Dzień ten jest dla mnie szczególnym dniem, dlatego, bo powiem uczciwie, przeżyłem już 63 lata i praktycznie nie doznałem takiego czegoś jak poświęcenia Kościoła. Byłem na poświęceniu w Olsztynie u córki i jakby tak bo to było 2 lata temu, jakby tak przygotowując się do poświęcenia, wiedziałem, że to kiedyś nastąpi. Jest to wielkie święto dla nas, dla naszego proboszcza. Zawsze wielkim marzeniem naszego proboszcza było, żeby doczekać konsekracji Kościoła. I zdrowie i siły sprawiły, że doczekał. Jest to dla nas wielka uroczystość. Myśli moje już za Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen. To jest moja 4. w życiu parafia, ale myślę, że na pewno jest potrzebna. Kościół, ile by nie było, wszędzie jest potrzebny. Zjednocza ludzi, zjednocza sąsiadów, zjednocza parafia. Jest to nasze takie wspólna rodzina. Planowaliśmy w przyszłym roku, jak już będzie wystrój bardziej zakończony, ale jest taka okazja, stulecie zakończenia roku brata Alberta, czyli jest to okazja bardzo dobra. Parafia została powołana przez księdza arcybiskupa Edmunda Piszcza 1 lipca 1990 roku i od razu otrzymała tytuł według wyboru przeze mnie, bo ksiądz arcybiskup dał mi wolną rękę, mogłem wybrać innych patronów, ale bardzo spodobał mi się tytuł świętego brata Alberta, taki o duchowości franciszkańskiej, ubogi brat Albert. Tak po prostu wybrałem i zostało zatwierdzone powołanie do istnienia parafii. Ksiądz arcybiskup zwrócił się do mnie z prośbą, abym mógł opuścić parafię poprzednią świętego Maksymiliana Kolbego w Bezledach i zająć się przygotowaniem do budowy kościoła w Bartoszycach. I od tego momentu zaczęły się starania o lokalizację, wskazanie miejsca, uzgodnienia z władzami miasta, powiatowymi władzami, no i oczywiście zatwierdzenie przez inspektorów nadzoru budownictwa sakralnego. Początki były trudne. Przede wszystkim otrzymaliśmy lokalizację na kościół, natomiast o budowie na razie trzeba było zapomnieć, bo wydatek był to bardzo duży. Ale ksiądz proboszcz buduje już drugi kościół, zaczął budować drugi kościół, bo pierwszy kościół w Bezledach pobudował bardzo szybko. Także skrzętnie zabrał się do roboty, wiedział gdzie załatwić, gdzie dojechać, do kogo co załatwić. Z kim rozmawiać? Przez 2 lata odprawialiśmy dzięki uprzejmości pana dyrektora Kazimierza Bielińskiego, który był dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych, w hali sportowej msze święte w sobotę i w niedzielę, aż do powstania kaplicy tymczasowej na terenie, na placu, który był przeznaczony pod budowę kościoła. Pierwszą mszę świętą 25 lat temu
odprawił ksiądz arcybiskup właśnie tu na terenie naszej budowy i od tego rozpoczynają się już szczegółowe starania o rozpoczęcie budowy. Zatwierdzenie projektu, wskazanie lokalizacyjne, które wybraliśmy, jedno z trzech najlepszych, jak nam się wydawało, i to się potwierdziło dzięki temu, że był teren uzbrojony, z każdej strony był dostęp i do energii, i do kanalizacji, do wody. I potem powstała kaplica tymczasowa z takiej wiaty magazynu, który należał do rejonu dróg publicznych. Podpowiedział mi pan dyrektor, że ta wiata ma być rozebrana i przedsiębiorstwo szuka kogoś, kto by to rozebrał i mógł sobie wziąć za koszt rozbiórki za darmo ten obiekt. I to dla mnie to był taki prezent, że mam coś otrzymać i za co nie będę musiał płacić, a wszystko jest przecież początek, nie mamy nawet jeszcze dobrych kontaktów z parafianami. I tak się udało, że niektóre przedsiębiorstwa upadały, nie mieli ludzie pracy i przychodzili, bo kiedy może ksiądz ma pracę, może ma dla nas pracę. Ja mówię, mam, ale do pracy społecznej chętnie was przyjmę. Proszę, cokolwiek niech ksiądz z nimi zrobi, bo ci ludzie siedzą całymi dniami, nie mają co robić. A ja mówię, akurat trzeba rozebrać wiatę, wyczyścić i potem ją zmontować, żeby można było odprawić mszę świętą. Po półtora miesiąca pracy, starań powstała tymczasowa kaplica, która trwała aż 13 lat. Jest to proboszcz na te czasy i na tą parafię, bo wielu innych księży tutaj by nie wytrzymało w tej parafii, bo to jednak jest duży wysiłek, budowa drugiego kościoła. Każdy by chciał mieć takiego proboszcza jak my. Zazdroszczą nieraz, mówią, że jestem szczęśliwa, że jestem w tej parafii. Ten ksiądz budował dwa kościoły i ten kończy. I uważam, że nie zaczął, jak w innych parafiach, od budowy mieszkania dla siebie, czyli zakrystii, czyli mówiąc socjalnego jakiegoś zaplecza, ale zaczął właśnie od budowy kościoła, a zamieszkał w baraku zwykłym, baraku, gdzie mieszkali pracownicy budujący to osiedle. Spotkałem się z bardzo wielką życzliwością wśród parafian. Na początku było tak niezbyt optymistycznie, bo chodząc po kolędzie, pierwsze kontakty, zaznaczałem sobie w kartotece, ilu mam za, a ilu przeciw. Więc było 50-50. Połowa było wiernych, którzy mówili, proszę księdza, skoro ksiądz biskup tu księdza przysłał, może ksiądz na nas liczyć, ile będziemy mogli, księdzu pomożemy, w czym pomożemy, czy fizycznie, czy składając ofiary. I rzeczywiście powstała rada parafialna, która taka rada, bym powiedział, wolontariuszy, których okazało się, że spośród wiernych wybraliśmy 150 panów i pań, którzy postanowili, że będą co miesiąc odwiedzać wiernych w domach i będą pukać z zapytaniem, czy państwo chcą złożyć ofiarę na budowę kościoła. I to było takie pierwsze zaplecze, które stworzyło mi możliwości systematycznego planowania budowy, czyli spłacania dokumentacji, trzeba było po prostu za projekty zapłacić. Miałem bardzo też życzliwych ludzi, którzy zaprojektowali i nie żądali od razu w całości, ale rozłożyli mi na wiele transz. I tak powoli spłacaliśmy dokumentację, która jest podstawą w ogóle kontynuowania budowy, rozpoczęcia i kontynuowania. To sprawiło, że przez i ofiary, które były zbierane, i systematycznie, co krok po kroku, prace wykonywane na budowie i kaplica, która funkcjonowała świetnie, bo wszystkie sakramenty już sprawowaliśmy w tej kaplicy, coraz bardziej się integrowała parafia.
Nie byłoby absolutnie możliwości wybudowania kościoła, gdyby właśnie parafia się nie stworzyła wspólnotę. Gdyby parafia nie była wspólnotą żywą ludzi pragnących kościoła. Ja już potem nie słuchałem tych, którzy tam wydziwiali, że mnie prędzej kaktus wyrośnie niż ksiądz wybuduje kościół, a że wystarczy, że są trzy kościoły w Bartoszycach, po co jeszcze czwarty kościół. Ja już tym się w ogóle nie reagowałem na takie słowa, tylko szukałem sprzymierzeńców, którzy chcą pomóc. Ktoś mi na kolędzie mówi, przecież za do tej pory nie pomagałem, ale teraz już będę mógł, nie? I tak starałem się, żeby jak najlepiej po prostu ludzi o podobnie myślących jak ja i parafianie, którzy chcą budowy kościoła, żeby po prostu ich było jak najwięcej. Ksiądz proboszcz był tu tylko tym kołem zamachowym do parafii, praktycznie on to wszystko organizował. Natomiast przede wszystkim zbieraniem środków na budowę tego kościoła, bo to jest najważniejsze, żeby cokolwiek to w tym kościele było zrobić, to trzeba było pieniążki zebrać i rada parafialna była bardzo szeroka, w każdym bloku było po 3-4 osoby. Z początku te osoby zajmowały się comiesięcznym zbieraniem datków na budowę kościoła, oczywiście datków dobrowolnych. Także nie jest tak, jak tu niektórzy z naszej parafii i naszego miasta mówią, że ksiądz Władysław to tam, prawda, zbiera pieniądze, każe tam czy tam inne, nie chce sakramentów udzielać, jak ktoś tam nie łoży na kościół. Absolutnie to jest nieprawdą, to jest pomówieniem. Jakie miał przeszkody, jak było ciężko w budowie kościoła, ale wszędzie zdążył. Ci, którzy zbierają, to wiedzą, że jest to dobrowolne. Odwiedzamy wszystkie rodziny, chyba że któraś z rodzin jest innego wyznania, bo mamy prawosławnych, mamy grekokatolików dużo na tym terenie. Mamy tu parafię wojskową, która zamieszkuje naszą parafię, a ma swój kościół. Także oni po prostu już uczestniczą w życiu swoich kościołów i tam też łożą te datki na tacy i na budowę kościoła. Natomiast ci ludzie, którzy byli zainteresowani, którzy są wierzącymi ludźmi, nie tylko z teorii, ale i z praktyki, nie było żadnych kłopotów, zawsze raz mniej, raz więcej, zawsze coś tam dają. I powiem tak uczciwie, ten kościół buduje 1/3 parafii, to jest 33% do 40% to jest góra. Niech w tym kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludzie osiągnęły poznanie prawdy. Na posadzce jest taki termin użyty w języku łacińskim dedykacja. Kościół dedykowany jakiemuś świętemu albo jakiemuś patronowi, w tym wypadku oczywiście świętemu bratu Albertowi, bo od początku jego powstania ten tytuł już nosi. I dedykacja, czyli
oddanie na chwałę Bożą i na pożytek wiernych tego obiektu. Ten obiekt jest przeznaczony tylko do tego celu, wyłączony z wszystkich innych celów. Kiedyś używano słowo konsekracja, a w tej chwili się tego słowa nie używa. On jest zastrzeżony do konsekracji Najświętszego Sakramentu, do osób konsekrowanych. Dlatego mówi się o poświęceniu Kościoła. Dzisiejsza uroczystość to jest poświęcenie Kościoła świętego brata Alberta w Bartoszycach. Z tego jestem bardzo rad, że udało mi się doprowadzić do takiego etapu estetyki Kościoła, że można właśnie było taką uroczystość zaplanować. Jest to dla mnie wielkie przeżycie, bardzo wzruszające dla mnie, że doczekałem tego momentu. Poświęcenie Kościoła jest dla mnie jakimś wyjątkowym, bym powiedział, podsumowaniem dotychczasowych wysiłków i takim, bym powiedział, sukcesem, w takim po ludzku określeniu, sukcesem wysiłków naszych wiernych parafian, którzy poprzez swoje prace, przez ofiary doprowadzili do tego etapu, że ja mogę się cieszyć, bo jestem świadkiem tego wydarzenia. To nie jest moje dzieło, to ja jestem tylko świadkiem tego dzieła, jak się rodziła wspólnota, budowała się ta wspólnota. I zrozumiałem jeszcze lepiej przez te 25 lat, jak bardzo ważna jest rola kapłana, jak się odnalazłem w tej roli jako ktoś, kto jest potrzebny we wspólnocie, ale jak dużo od wspólnoty może otrzymać kapłan, jeśli jest zaangażowany w to dzieło. I ja powiem szczerze, że to jest wielka przygoda dla mnie, tak jak samo powołanie jest wielką przygodą w spotkaniu z Chrystusem i z wiernymi, to budowa świątyni jest to, jakby powiedzieć, drugorzędny etap w pracy duszpasterskiej, ale bardzo ważny, bo jest to taki zewnętrzny wyraz tych wszystkich wysiłków, który zostaje spuentowany tą uroczystością. Natomiast jest to dla mnie jakaś taka osobista satysfakcja, że warto było znosić trudy, cierpienia, budować tą wspólnotę parafialną. Dzisiaj moi parafianie są dumni, o ich praca i wysiłki przyniosły taki efekt, jaki w tej chwili widzimy, będąc w świątyni. Moi parafianie, jak słyszę z rozmów, są bardzo dumni z tego faktu, że doczekaliśmy się wszyscy. Pamiętam nieraz, jak chodziłem po kolędzie, chorych odwiedzałem, to proszę, może ja nie doczekam budowy kościoła, ale ja tą swoją ofiarkę zawsze, do kiedy tylko będę mógł, będę mogła, będę składać. I wielu ludzi się doczekało. Dzisiaj mają po 80, 90 lat, czasami już nie mogą do kościółka przyjść, teraz w roku są przywożeni, ale się cieszą, że jest kościół. I bardzo dużo ludzi tu mieszkających na osiedlu, starszych osób, mieszkają u swoich dzieci, u wnuków i oni chętnie przychodzą do kościoła, bo mówią, to jest nasz kościół, bo my od początku go cegiełka po cegiełce budowaliśmy. Kościół jest, jak widać, bardzo ładny. Nie tylko to jest moje zdanie, ale ludzi przyjeżdżających, mojej rodziny, którzy tu przyjeżdżają, są zachwyceni szybką budową, postępem, no w ogóle wnętrzem kościoła, że jest pięknie i dokładnie wszystko zrobione. Ja żyję całą budową, bo to nie tylko efekt końcowy. Efekt końcowy, to jakbym tak powiedział, to odpowiedział na to pytanie dosłownie, to ostatnio robiliśmy podłogę, no, która jest w tej chwili piękna i uważam, że w Bartoszycach, a nawet w większym kręgu terytorialnym nie ma takiej podłogi, żaden kościół. My mamy piękną podłogę, chociaż też nie bez bólów ona tutaj powstała. Natomiast no, ostatnim takim dzieckiem tej parafii, naszego kościoła, są ławki, które też jeszcze nie dokończone, ale już można, jest gdzie na czym siedzieć i można spokojnie przyjść na Eucharystię i być spokojnym, że się nie zmęczy człowiek.
ciało moje, które za was będzie dane. Na pamiątkę tego wydarzenia na ścianach są umieszczone takie specjalne znaki, dekory, nazywają się zacheuszki. I te 12 dekorów, będzie zacheuszek, będzie namaszczone olejem świętym i poświęcone wodą święconą. Raz w roku, w rocznicę tej konsekracji, będziemy znowu zapalać świece właśnie na tych zacheuszkach. To jest historyczne wydarzenie bez precedensu. Nie ma większego wydarzenia w historii od powstania Kościoła do poświęcenia Kościoła, ponieważ Kościół jest obiektem materialnym z cegły, z kamienia, z betonu, ale od tego momentu jest miejscem świętym. Jest przeznaczonym do sprawowania kultu Bożego, sprawowania sakramentów świętych. I najważniejsze w tym obiekcie to jest tam tabernakulum, który mamy w kształcie serca, przypominało nam miłość miłosierną Chrystusa, które bije tam w ołtarzu i zaprasza nas, byśmy tutaj w kościele, sprawując sakramenty święte, modląc się, mogli sobie wyprosić potrzebne łaski. I temu służy każdy kościół.